inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siemano, siemano, słuchajcie, taki krótki odcinek z garażu. Słuchajcie, tak jak wy, to i tak samo ja mam marzenia. I po prostu zamarzyłem sobie o Duke'u 690 Supermoto. Powiem wam, że no po prostu raz tym się przejechałem. Kiedyś pojechaliśmy z Danielem kupić Supermoto do Ostrowa Wielkopolskiego. I właśnie tam na odcinku, no to stary odcinek jest, nie pamiętam, nie wiem, 5-6 lat temu to chyba było. Pojechaliśmy do takiego komisu motocyklowego i właśnie chłopaki mówią, a przejedź się tym właśnie jeszcze tym KTM-em, Duke'iem 690. No i przejechałem się i faktycznie on taki wydawał mi się bardzo lekki. Co jeszcze? No z każdego biegu praktycznie, nie wiem, do czwórki zapiąłem, kawałek się przejechałem. Cały czas dawał na koło i teraz tak, tutaj rozkojarzyłem. Wybrałem Supermoto BMW G650 X Moto. No i później żałowałem, nie? Wiadomo, no BMW, Supermonciak, no ładniej to wyglądało niż ten KTM Duke, ale wiecie co, jak zacząłem tym jeździć, no tak, po pierwsze na minus BMW, no to waga. Wyważony może i dobrze był, był taki typowy street do jazdy na kole, te BMW było. Ale tak, ponad 165 kg niezalany, no to jest waga, no naprawdę muszę wam powiedzieć, że no ciężki motocykl, ciężki, bardzo wysoki. Duke jest niższy, mi się wydaje, że jest mocniejszy. Myślę, nie wiem, około 60 koni powinno to mieć, nie, ten Duke. No i słuchajcie, mam takie zamarzenie i po prostu trzymam się tego, że czy po prostu, nie wiem, kwiecień, maj, po prostu taki sprzęt będę miał i to będę miał go do jazdy po Niemczech. Wiosna idzie, dni coraz dłuższe, będzie można pojeździć, coś ponagrywać. Może z kolegami Niemcami, jak będą upalać, chociaż już widziałem teraz, jak po prostu po mieście zbierają się takie bandy po 4, po 5, po 6 supermonciaków i jeżdżą, czyli na razie bariera językowa, ale uczę się i na pewno coś tam z tego wyjdzie. Ale przede wszystkim no, musi być jakiś sprzęt, motocykl. No i co? Tak jak wy, to i ja też mam marzenia. Czyli co? Czekajcie na spełnienie tych marzeń. No i na kanale zacznie się coś po prostu dziać. To nara. Ejus. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.